Szanowne Panie, Szanowni Panowie, ja podam tylko parę liczb i dat. Umowa o dofinansowanie podpisana 29 marca 2013 roku. Rozpoczęcie rzeczowe 1 marca 2013 roku. Zakończenie rzeczowe 30 listopada 2013 roku. Zakończenie finansowe Rada MON-u będzie z końcem grudnia 2013 roku. Wartość całkowita projektu 15 697 tysięcy i w całości są to wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 13 343 tysiące złotych, czyli 85%. Proszę Państwa, oby każdy projekt w Regionalnym Programie Operacyjnym tak wyglądał. Oby każdy projekt nie trwał dłużej jak jeden rok. No, takie rozwiązania są tym dobrym przykładem porządnego śląskiego tempa i zacierają trochę te złe wrażenie po 30 lat budowanej drogowej trasy średnicowej czy po wiecznie modernizowanym stadionie śląskim.